Panie Robercie, poczekaj. Panie Robercie, masz dane koszulce? Borusi? Panie Robercie, proszę bardzo. Na koszulce Borusi. Dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiemy, kiedy ten materiał się ukaże na kanale Super Express Sport. W każdym razie moja określona rzeczywistość jest taka, że jestem przed hotelem Double Tree by Hilton, czyli taki dom reprezentacji Polski, nie licząc tego PGE Narodowego. Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczyna zgrupowanie. Już je w zasadzie rozpoczęła do godziny 15. Wszyscy kadrowicze Michała Probierza, wszyscy powołani przez selekcjonera, mieli się stawić dzisiaj w hotelu. No i do 15 się powoli zbierali. Zawsze tutaj jesteśmy pod hotelem, czatujemy. Nagrywający mnie Sergiusz może pokiwać kamerą, że to prawda, delikatnie tak jest. I tak to często wygląda, że jest szansa z kadrowiczami porozmawiać tak na szybko, tak troszeczkę w cudzysłowie na wariata przed ich wejściem do hotelu, ale częściej niestety jest tak, że z tymi kadrowiczami nie jest łatwo pogadać. Nie chcą po prostu rozmawiać, są w biegu. Umówmy się, zawsze się jakiś powód znajdzie, by nie porozmawiać. Szkoda czasem niektórych tylko dzieciaków, którzy nie otrzymali wymarzonego autografu, a i znaleźli się tacy, którzy tego autografu nie chcieli dać, bo się po prostu spieszyli. Oczywiście to są wyjątki. Dzisiaj po pierwsze konferencja z udziałem Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza. To nas zaskoczyło, że Robert Lewandowski, który do 23 niedzielnego wieczoru w Madrycie walczył z Atletico jeszcze w barwach Barcelony, więc pewnie oka za bardzo nie zmrużył i od razu do Polski na przede wszystkim trening, żeby się tutaj zadomowić, no i od razu na konferencję prasową. Dla dziennikarzy to oczywiście pewnie dobra informacja, że Lewy już jest od razu, ale także delikatne zaskoczenie. Czy my tu mamy jeszcze kilka osób? Mamy tutaj niektóre osoby, które czatują tutaj pod hotelem i zbierają te autografy. Być może pierwsze wiosenne wagary już się pojawiły, ponieważ bardzo dużo tutaj uczniów, dzieciaków się pojawiło i zbiera te autografy, ale także ludzi, którzy może powinni być w pracy, nie wiadomo. Też dziwią mnie niektóre osoby, które po raz dziesiąty na przykład takie autografy zbierają, ale okej, nie nam to oceniać. O czym warto pogadać? Niezbyt wiele czasu ma selekcjoner Michał Probierz przed tym meczem numer jeden, mam nadzieję, jednym z dwóch z Estonią. Ten mecz już w czwartek na PGE Narodowym i co ciekawe, od razu już trening na PGE Narodowym, czyli nigdzie nie będzie ekipa biało-czerwonych podróżowała niż na Narodowy, bo zdarzało się, że trenowała na Legii, albo nawet na stadionie z Waru, tutaj będącego nieopodal hotelu. Tutaj jesteśmy na Wawrze, to już jest w sumie od dłuższego czasu Warszawa, bo niektórzy mówią, że to taka podwarszawska dzielnica, ale to już jest taka Warszawa chyba pełną gębą. No, ale jednak widzimy, że Michał Probierz chcę od razu zaznajomić drużynę z murawą Narodowego i także chyba być może ma w planach jakąś organizację turnieju tenisa stołowego, no bo ja widziałem tutaj kilka osób z PZPN-u kręcących się ze stołami do ping-ponga, przynajmniej dwoma, no. Wydaje mi się, że w takim dobrym hotelu jak ten za moimi plecami pewnie stołów do spożywania posiłków nie brakuje, więc ten stół do ping-ponga musi być po prostu do gry w ping-ponga. I oby oni, mam na myśli tych kadrowiczów, się przy takim stole rozgrzali, trochę złapali luzu, bo wydaje nam się, że to jest dwumecz. Czyli najpierw gramy ze Estonią, mam nadzieję, że Estonia nie będzie przeciwnikiem, który napsuje nam sporo krwi, no i później albo Helsinki, albo Cardiff, czyli mecz z wygranym rywalizacji w Walia, Finlandia i wtedy właśnie ten wielki finał i szansa na awans do czerwcowych Mistrzostw Europy. Już rywali w ewentualnym turnieju w Niemczech znamy, Austria, Holandia i Francja. Łatwo nie będzie, będzie na pewno trudniej niż w ewentualnym finale barażu z Walią i Finlandią. I mam nadzieję, że przynajmniej po tym wygranym meczu z Walią piłkarze będą bardziej rozmowni niż dziś. I będziemy oczywiście się temu bacznie przyglądać. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału Super Express Sport, niech natychmiast nadrobi, bo po wszystkich spotkaniach zawsze kadry wpadają tam. Rozmówki, analizy, komentarze, często emocjonalne. A dzisiaj na luzie niestety tylko
jest takim moim stand-upem bez rozmowy z piłkarzami. Tutaj muszę jeszcze nawet zaznaczyć, że trochę się zdziwiliśmy nawet postawą Tarasa Romańczuka, który po 6 latach wraca do kadry i też nie za bardzo był skory jakoś do rozmów. Okej, on rozmawiał w sobotę po meczu Jagiellonii, więc wtedy pewnie kilka słów powiedział, co nawet jest do przeczytania na stronie Super Express Sport, sport.pl dokładnie. No ale dzisiaj już stwierdził, że właśnie 6 lat temu, gdy debiutował w kadrze Adama Nawałki, za dużo tych wywiadów udzielał i teraz chce się wyciszyć. Zresztą w ten sam pomysł tutaj wejścia do kadry, wejścia do hotelu, skorzystali z niego, weszli inni piłkarze, więc tych rozmów na razie nie mamy. Zobaczymy, no zobaczymy, jakie treści przedstawią i kadrowicze, jaka tutaj będzie narracja, takie ulubione słowo ostatnio w świecie mediów piłkarskich. My także będziemy ją pewnie budować, a tymczasem kłaniam się już pod hotelu, no żeby nam tutaj się nie ściemniło za bardzo, bo już bardzo długo mówię, a tak naprawdę konkrety będą w czwartek i miejmy nadzieję później w weekend. Aha, 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 jeszcze jedna rzecz. Jeszcze się też nie ściemniło, więc nagrywam, bo ładnie będzie ująć najważniejszy szlaban polskiej piłki w ostatnich tygodniach, a z pewnością co jakiś czas ten szlaban jest niezwykle istotny, bo właśnie tutaj także zjeżdżają się kadrowicze, w sensie wybierają tą drogę, nie wszyscy rzucają się na afisz i po prostu pojawiają się przy głównym wejściu, które prezentowałem Państwu i które pewnie niektórzy kibice dobrze znają przy tej mojej pierwszej nagrywce. To jest takie drugie miejsce, które wybierają kadrowicze, ale oczywiście kibice i tak swoje wiedzą i robią takie interwały. Za pierwszym razem Sergiusz może potwierdzić, nie pamiętam tego słowa, nie wiem czy potwierdzi. Tak, potwierdza, ale już sobie przypomniałem, robią takie interwały, sprinty z głównego wejścia tutaj do tego szlabanu i no to właśnie tu tą drogą podjeżdżają kadrowicze i to właśnie wtedy kończą się nasze marzenia często o tym, żeby z nimi zamienić kilka słów. Ostatnio jest to coraz trudniejsze, z wytęsknieniem sobie wspominam czasy selekcjonera Adama Nawałki. Bo to wtedy zrodziła się taka moda, żeby tutaj jednak kibice się pojawiali, dziennikarze, żeby tu co poniedziałek czatowali i w pewnym momencie nawet pojawiła się taka ścianka ze sponsorami, do której po prostu piłkarze podchodzili i zatrzymywali się na taki krótki wywiadzik i wtedy można było jeszcze zobaczyć taki fajny komentarz z weekendu, dopytać się kadrowicza, w jakiej formie, w jakim nastroju na to zgrupowanie przyjechał. Zazwyczaj oczywiście to nie były jakieś odkrywcze rozmowy, ale coś trzeba wiedzieć, czym się trzeba żyć. My często żyjemy jednak takimi po prostu obrazkami, że przyjeżdżają piłkarze, oni odmawiają albo autografu, albo rozmowy. Oczywiście nie wszyscy, tak jak już zdążyłem powiedzieć przy pierwszym wejściu, ale tak to się niestety zdarza. Jak już powiedziałem, pewnie publikacja tego materiału po konferencji z Robertem Lewandowskim, ale tutaj pewnie PZPN będzie konsekwentny i codziennie będziemy jakiś głos z kadry słyszeć. Mam nadzieję, że o to PZPN zadba, bo chcemy wiedzieć, jakie jest nie tyle co nastawienie, ale jak duża jest pewność siebie tych piłkarzy, no bo mecze są teraz najważniejsze i nie czas już pytać tak naprawdę o nastroje, czas teraz pytać o konkrety. My oczekujemy na pewno dobrego wyniku, czyli awansu do Mistrzostw Europy. Te w Niemczech już w czerwcu bliżej nie będzie, no chyba, że oczywiście w naszym kraju. Mamy wielką ochotę i spory apetyt, żeby do Niemiec pojechać, także do boju i... A, zachęcam do subskrybowania jeszcze raz Super Ekspres Sport, bo ktoś przy pierwszym wejściu mógł zapomnieć, ale to na marginesie. Dzięki!